poprzednim odcinku. Znowu ty. Jak też, to możesz się tu rozejrzeć. Nie żebyś znalazł coś nowego, ale nie mogę ci zabronić. Brakuje książki, a coś było o skradzionej książce. Spójrzmy, może tych książek jest kilka. I one się łączą jakąś jedną wielką. I dzięki nim się rozpierdala wszechświat. Może. Eleven, przed chwilą był to jakiś policjant i chciał, żebyś szybko udał się do jeziora Markia? Przykro mi to mówić, ale zostałeś ponownie oskarżony o kradzież diamentu z tej piwnicy. Wait, what? Czy ja już nie oczyściłem się z zarzutów? Tak, i oskarżyłeś swojego sobowtóra, a sobowtór przyszedł do nas i oskarża ciebie. A teraz, część dalsza. Fuck my life. Nieważne. Nie ma co tu za dużo opowiadać. Przyłapałem go na gorącym uczynku. Gdyby nie ja, już nigdy nie zobaczylibyście ani Elevena, ani Diamentu. Omamił wszystkich, podając nieprawidłowe informacje, zwalił całą winę na mnie i próbował uciec. To już wszystko? Wszystko, co konieczne. W takim razie trzeba go zmusić do mówienia. Okej. Czyli to ty mnie ogłuszyłeś nad tym jeziorem? Życie wymaga poświęceń. Nie miałem innego wyjścia. Bardzo wymowne kropeczki, to nie trzy. Tak, ten guz na mojej głowie dobitnie mi o tym przypomina. Nie, chciałem pokazać diament, że jest czysty, ale to nie jest dowód na nic, bo skoro nie ma na nim moich odcisków, to nie ma też jego. Dalej. Omamił wszystkich, podając nieprawdziwe informacje, zwalił całą winę na mnie i próbował uciec. Który dowód pokazuje kłamstwo tego świadka? Oh my fucking god, zaraz, czemu ja zamknąłem ten notatnik, co? Odcisk stopy. Nie, wstecz. Nie mogę się z tego wycofać. Co to jest? Nie przemyślałeś swoich zeznań, prawda? Ten dowód pokazuje, że sam nie jestem pewien swojego zdania. Mam rację? Nie pędzi mi jakiś chiński żajs mówił, jaki przedstawiłem dowód. Nawet jeśli ma rację. Mam już dość tej dziecinady. Żaden z was nie może udowodnić winy drugiego. W takim razie aresztuję was obu. To jest na jeden... To jest na jeden strzał, na jedną próbę. Po sprawdzaniu wszystkiego szczegóły. To okej, ty mnie ogłuszyłeś nad jeziorem, życie wymaga poświęceń, nie miałem innego wyjścia. Tak, ten głos mi o tym przypomina. Wróć, tutaj szczegóły, nie wiemy szczegółów na ten temat. O szczegóły możemy pytać wszędzie, tylko musimy dowody wyrzucać potem. Co masz na myśli mówiąc na gorącym uczynku? Mówiąc na gorącym uczynku, mam na myśli, że przyłapałem cię na gorącym uczynku. Dzięki, bardzo mi to pomogło. Omamił wszystkich, podając nieprawidłowe informacje, zwalił całą winę na mnie i próbował uciec. Oh fucking hell. Co to jest? Nie mam pojęcia. Ten dowód pokazuje, jak bardzo kłamiesz. Nie, wcale nie. Ten śmieć nie może tak mną pomiatać. Ej, ale... What? To co jest dowodem na co? Skoro... Wow, nie wiem. Mamy w piwie z pootwieranych skrzynek. Mamy lampki, które są, nie wiem, zgaszone. W sensie świece. Mamy... Ktoś układał książki bez... Ładu i składu jednej brakuje. Coś z tymi książkami mnie nęka. W sensie... Są rzeczy logiczne tutaj, które mają jakiś sens w mojej głowie, ale... Ale niekoniecznie w grze. This is fucking shitty ass situation over here, guys.
nie ma co tu opowiadać, przyłapałem go na gorącym uczynku. On więcej na ten temat nic nie powie. Gdyby nie ja, już nigdy nie zobaczylibyście ani Elevena, ani Diamentu. Tu jest informacja o tym, że dostałem w łeb. Dalej. Omamił wszystkich, podając nieprawdopodobne informacje, zwalił całą winę na mnie, próbował uciec. Szczegóły! Próbował uciec? Skąd te przypuszczenia? Przecież z jeziora da się wyjść tylko południowym przejściem. I gdybym nie zagroził ci drogi ucieczki, już by cię tu nie było. I ten diament, który trzymałeś w ręku, przepadłby na zawsze. Nie trzymałem go w ręku. To jest... clue. Zaraz. Co? Czy to, co przed chwilą powiedział, było w jakikolwiek sposób ważne? Zdecydowanie tak. O ty kurwa śmieciu, dodaj proszę to zdanie do twoich zeznań. Omamił wszystkich podając nieprawdę informacje, zwalił całą winę na mnie i próbował uciec. Dalej... Diament miał w ręku, więc na pewno chciał go wziąć ze sobą. Pokaż dowód! I to jest na pewno diament! Spójrzcie proszę na ten diament. To jest przedmiot, o którym opowiada mój klon. To jest mój ukradziony diament. Dokładnie. Detektywie Lens? O co chodzi? Chciałbym, żeby zrobił pan badania na obecność odcisków palców. No dobra, tylko to może trochę zająć. Jesteśmy bliżej siebie genetycznie niż bliźniaki, mamy identyczne odciski. Nie przejmuj się, detektyw Lens nie powie nam, czyje są odciski na diamencie. Powie nam za to, że na diamencie nie ma absolutnie żadnych odcisków. Młody ma rację, zero odcisków, nawet tych należących do Angeliki. To jest mój pierwszy diament, okej? Okay? Zawsze miałem na sobie rękawiczki, żeby go nie pobrudzić podczas przenoszenia. Rękawiczki, teraz to pamiętam, to ścierwo miało rękawiczki na rękach. Znowu kłamiesz, co? Nie umiesz pogodzić się z porażką. Dowodu na kłamstwo Dark Elevena należy szukać... O my fucking god. W pobliżu jeziora nie ma nic. W pobliżu jeziora jest tylko diament i patyk, który sugerował tym, że mnie piznął. Na diamencie... Chcę znaleźć kłamstwo dotyczące tego, że nie ma żadnych odcisków palców i że ja miałem rękawiczki. Oh my fucking god. W pobliżu jeziora? Czemu? Że niby gdzie na rękach mojego klona, a czego dokładnie mieliśmy tam szukać? No dobra, koniec grom, na chybi utrafił, muszę wziąć się w garść, pomyśleć. Ale... wokół jeziora nie będzie żadnych rękawiczek ani nic. Tam był tylko diament. Więc jedynym logicznym rozwiązaniem był diament, nie ręce Dark Elevena. Czemu ja tym pomyślałem? Dowodu na kłamstwo Dark Elevena należy szukać na diamencie. Detektywie Lens, niech spojrzy pan na spód tego diamentu. I co ja niby mam tam? Przecież to są ślady ziemi. Dokładnie tak. Z tego możemy wyciągnąć jeden prosty wniosek. Znaleziony diament leżał na ziemi. Nie było go w moich rękach. A jak wyjaśnisz brak śladów sobowtóra? To proste, jako klon stworzony ze spaczonych komórek nie posiada absolutnie żadnych odcisków palców. Możemy to sprawdzić, jeśli nie wierzycie. No dobra, wiem już, że nie próbowałeś ukraść diamentu, teraz tylko już musisz udowodnić, że złodziejem był sobowtór. Z przyjemnością, drogi sobowtórze. Opowiedz nam, co robiłeś w noc kradzieży. This is getting interesting. Aha, ja mam jeszcze więcej dowodów. Ej, ale to jest mega zajebiste. Ta muzyka przy tym. I faktycznie skupianie się. To... It's fucking lit, okej? Okay? To jest... Ten fangame coraz bardziej wypierdala poza skalę. To jest nie do opisania. Noc kradzieży. W dzień poprzedzający noc kradzieży byłem w kaktusowym raju. Szukałem drogi do piramidy. Jednak przeciwnicy całkiem porządnie skopali mi dupsko, więc musiałem się wrócić. Zaszedłem do tej wioski, gdy zrobiło się już ciemno.
Przeczytałem sobie poemat o Space, zawsze mnie to odpręża, i położyłem się spać. Spałem w pustym domku, który znajduje się na południowym wschodzie miasta. Kiedy wstałem, słońce już świeciło, a o kradzieży wiedzieli już wszyscy. Wygodne. Na razie się nie wypowiadam, udowodnij, że się myli. W dzień poprzedzający noc kradzieży byłem w kaktusowym raju, szukając drogi do piramidy. Mamy materiał. Więc wiem już, co będzie bardzo nielogiczne. Zaszedłem do tej wioski, zrobiło się już ciemno, przeczytałem sobie poemat, położyłem się spać. Moment! Dowiedzmy się coś o tym. Poemat o Space? Lubię Space. Jeśli ktoś znowu spróbuje ukraść mi Space, ja będę zabijał! Troszkę, no. Spałem w pustym domku, który znajduje się na południowym wschodzie miasta. Detektywie Lenz, do kogo należy ten dom? Nie mam pojęcia, nawet policja nie posiada takich danych. Spałem w pustym domku... Okej, dalej. Gdy wstałem, słońce już świeciło, a kradzież widzieli wszyscy. Szczegóły. To mi nie pasuje. Wszyscy. Tak, była tu już policja i w ogóle... Materiał. Okej, czyli nie trafiłem, bo się muzyka nie stopuje, ale... Przecież materiał pokazuje... Materiał pokazuje, że typo nie spał w swoim małym domeczku. Typo tu był! Jeszcze raz. Noc kradzieży. W dzień poprzedzający noc kradzieży byłem w kaktusowym raju. Szukałem drogi do piramidy, jednak przeciwnicy całkiem porządnie skopali mi dupsko, więc musiałem się wrócić. Doszedłem do tej wioski, gdy zrobiło się już ciemno. Przeczytałem sobie poemat Space, zawsze mi to odpręża i położyłem się spać. Spałem w pustym domku, który się napełnił. Kiedy wstałem, słońce już świeciło, a o kradzieży wiedzieli już wszyscy. Zapytamy o szczegóły wszystkiego. Jak udało ci się ją znaleźć? Tak, nie jestem debilem, ale jednak. Jestem debilem, ale jednak, chyba, nie. Jak udało ci się ją znaleźć? Odkrył drogę do piramidy. Dalej, jednak przeciwnicy całkiem porządnie skopali mi dusko, więc musiałem się wrócić. Szczegóły. Czy nie łatwiej byłoby użyć telefonu, żeby się tam automatycznie przeteleportować? Prawdopodobnie tak, ale nie chciałem wracać aż tak daleko. Gdybym wrócił do mojego domu, musiałbym znowu wędrować przez nieskończony las. Zaszedłem do tej wioski, gdy zrobiło się już ciemno. Która dokładnie była godzina? Nie wiem, nie mam zegarka. Nie mam dlatego, że ty nie miałeś. To już słyszeliśmy. O tym domku nic nie wiedzą. Moment! Oh my fucking god. Wszyscy. Tak, była już policja i w ogóle. I don't get it. I really don't. I czym możemy go zgasić? Świeczka nam się nie przyda, że była zgaszona w dzień kradzieży. Skrzynie wszystkie otwarte i skradziono tylko diament. Generalnie tak. Diament sobie zaznaczę, podkreślę, że to jest argument, którego już użyliśmy, więc on prawdopodobnie się po raz kolejny nie przyda. Odcisk stopy świeży prawdopodobnie złodzieja. Materiał znaleziony niedaleko miecza prawdopodobnie należy do złodzieja. Książki ktoś układał w pośpiechu. Nie mam pojęcia, jak to połączyć. Chyba to mam, ale nie jestem pewien. Co to jest? Nie, to nie jest to.
Ach. Brakowało jednej książki, a poemat o Space skądś musiał czytać, więc może to była książka, którą podjebał. Najwyraźniej nie. Och, well, byłem znowu w błędzie. Haha, nic nowego. Mogę dopasować odcisk stopy i materiał do tego, że on tutaj na pewno był. Tylko teraz problem jest takiej natury, że do którego konkretnie zdania mogę to przypasować, żeby gra to zaakceptowała. Ech. A może mam zegarek? Czy jeżeli pokazałbym telefon, to znaczy, że mam zegarek? Nie jestem pewien. Ja robię overthinking chyba teraz. Spałem w pustym domu, który znajduje się na południowym wschodzie miasta. Kogo należy ten dom? Nie mam pojęcia, nawet policja nie posiada takich danych. Odcisk stopy. No jak to nie? Przecież ten odcisk stopy był, pasował do niego i nie mógł oznaczał, że nie spał w nocy, tylko był tutaj w domu i baraszkował. No co? Zrobiłem sobie sekundkę przerwy. Moment! Jakieś 15 minut. Nalałem sobie coli. Czas rozjebać podrabiańca. W dzień poprzedzający noc kradzieży byłem w kaktusowym raju, szukałem drogi do piramidy. Moment! Jak udało ci się ją znaleźć? Tak. Nie jestem debilem, ale jednak... Co mogło w tym przeszkodzić? Nie świeczka. Nie wszystkie otwarte skrzynie. Nie poukładane w bezładzie książki. Nie kominek. Materiał znaleziony niedaleko miecza. Prawdopodobnie należy do złodzieja. Podobnie jak prawdopodobnie należy odcisk. Dobrze, dalej. Jednak przeciwnicy całkiem porządnie skopali mi dupsko, więc musiałem się wrócić. Szczegóły. Moment! Czy nie łatwiej byłoby użyć telefonu, żeby się tam automatycznie przeteleportować? Prawdopodobnie, ale nie chciałem się wracać aż tak daleko. Gdybym wrócił do mojego domu, musiałbym znowu wędrować przez nieskończony las. Tu jest coś nie tak, on się tutaj bardzo miesza. Tylko co możemy... Spróbujmy pokazać dowód. Jego materiał tutaj na to. To też nie to. Bo teoretycznie skoro skopali mu dupsko i wracał w pośpiechu, a tu materiał, który był nadziany na jakiś tam nóż czy szable. Oh my fucking god, to jest ciężkie. RKS, dlaczego ty każesz mi używać mózgu? Wszyscy dobrze wiecie, że ja za dobry w mózg nie jestem. A każecie mi myśleć, czemu? Co dla mojego dobra? Żebym się rozwijał? Ja się rozwijam, powoli, ale skutecznie, jak dywan. Zaszedłem do tej wioski, gdy było się już ciemno. Tutaj będzie, która dokładnie była godzina? Nie wiem, nie mam zegarka, dlatego... Nie mam dlatego, że ty nie miałeś.
Ale zegarek ma Angelika, która też nie widziała godziny. Przeczytałem sobie poemat o Space, zacząłem się od pręża i położyłem się spać. Dalej. Spałem w pustym domku, który znajduje się na południowym wschodzie miasta. Moment! Detektywie Lenz, do kogo należy ten dom? Nie mam pojęcia, nawet policja nie posiada takich danych. Potrzebuję czekolady do tego. Bez czekolady tego nie rozwiążę. No nie mam pojęcia. Słyszałem, że ludzie mają przy tym zadaniu problemy z logiką. Więc skupmy się, bo tu odpowiedź gdzieś jest. Tylko ja nie wiem gdzie. W dzień poprzedzający noc kradzieży byłem w kaktusowym raju. Znalazł go i w ogóle... Jednak przeciwnicy całkiem porządnie skopali mi ludzko, więc musiałem się wrócić. Tu może być jedna nielogiczność, bo skoro znalazł drogę do piramidy. I dostał w pierdziel, okej. Więc musiał się wrócić. Zaszedł do tej wioski, zrobiło się już ciemno. Przeczytał sobie poemat o Space, z tego zawsze odpręża i położył się spać. Spałem w pustym domku, który znajduje się na południowym wschodzie miasta. Kiedy wstałem, słońce już świeciło, a o kradzieży wiedzieli już wszyscy. Moment! Podsumowując, mówisz mu to wszystko, żeby udowodnić, że nigdy nie byłeś w domu Angeliki, tak? Ej, to co ja mam zapytać o każdą jedną rzecz, żeby dostać ten tekst? Bo pytałem 100 razy teraz o kwestię tego, o ten poemat, że czytał o Space'ie i martwi mnie fakt, że tej jednej książki brakuje. Podsumowując, mówisz nam to wszystko, żeby udowodnić, że nigdy nie byłeś w domu Angeliki, tak? Tak. Dlaczego więc nie powiesz nam tego prosto w twarz? Nie było mnie w tym domku. Nie przejdzie ci to przez gardło, czy co? Niech ci będzie. Przeczytałem sobie poemat o Space, zawsze mi to odpręża i położyłem się spać. Dalej. Spałem w pustym domku. Kiedy wstałem w domku kradzieży, wiedzieli wszyscy, moja noga nigdy nie powstała w tym domku. Moment! Ale na jakiej zasadzie to działa, że ja muszę go zapytać o wszystko? Jesus, nie wpadłem na to, jesteś tego absolutnie pewien. Tak. Odcisk stopy. Materiał, prawda? Materiał, nie odcisk stopy. Odcisk stopy niekoniecznie musi być jego materiał. O nie, już wyczułem tę grę, że jak muzyka się nie kończy w momencie, kiedy kliknę odpowiedź, to znaczy, że ta odpowiedź nie jest dobra. Ale już coś ruszyłem dalej, tylko troszeczkę przykre jest to, że w momencie, kiedy wypytuję o coś, to nie dostawałem innych opcji, tylko nie wiedziałem, że muszę zapytać dosłownie o wszystko, żeby dostać ten tekst, który stwierdza, że o, czyli sugeruje, że nigdy nie powstanęła twoja noga w tym domku. To nie jest logiczne, RKS. RKS! Czas go rozgrzmocić, czyli przyłapałem cię na gorącym uczynku, tak dalej, szczegóły. Tutaj już pamiętam, jak to wszystko działa. On się tutaj przyznaje do tego, że trzymałem w ręku diament, przy czym go nie trzymałem. Dalej, pokaż dowód. Diamento! I muzyka ucichła. Bo gra wie, że wybrałem dobrze. Dlatego wiem, kiedy wybiorę coś źle, a kiedy nie. Tak, rękaczki. Jeżeli trzymacie shift grając w tę grę, to pomija dialogi, to jest bardzo przydatne. Mega przydatne. Szczególnie kiedy przechodzicie coś 100 razy.
I teraz jest nasza ta część, w której się pogubiliśmy. Czyli muszę w każdym aspekcie zapytać o szczegóły dalej. Szczegóły. Dalej. Szczegóły. Dalej. Szczegóły. Dalej. Szczegóły. Bo chyba o wszystko musiałem zapytać, nie? Moment. Okej. Czyli teraz się przyznaję do tego, że nigdy go tutaj nie było. Pokaż dowód. I to będzie materiał. Tak! Jest! Nie dziwię ci się, że unikałeś tego twierdzenia. Prawdopodobnie wszystko, co powiedziałeś do tej pory, to prawda. Wszystko oprócz ostatniego zdania. Poznajesz ten oto kawałek materiału? Przecież to jest fragment jego spodni, od razu to widać. Dokładnie. Chcecie wiedzieć, gdzie znalazłem ten skrawek? Tu, w tej piwnicy. Byłeś w tej piwnicy, a ta szmatka jest na to dowodem. Przyznaj się, byłeś w tej piwnicy i ukradłeś ten diament. Nie przyzna się, będzie trzecia runda jeszcze. Niczego nie ukradłem. To prawda, byłem w tej piwnicy, ale było to już po kradzieży. Że co? Po co miałby być w piwnicy? Nie ukradłem diamentu, bo go tu nie było. Zaczynam się gubić, może mi ktoś to wyjaśnić? No cóż. Ciężko będzie ci udowodnić, kiedy twój sobowtór był w tej piwnicy. W zasadzie to jest niemożliwe. Ani ty, ani ja nie posiadamy dowodów definitywnie potwierdzających obecność sobowtóra w momencie popełnienia przestępstwa. Tak więc przykro mi, ale to przesłuchanie dobiega końca. Jeszcze nie wiem, który z was jest winny, ale jak będzie trzeba, to zapuszkuję obu. What? Moment! Ale... ja się jeszcze nie poddałem, a wy co? Udowodnię, że to ścierwo kłamie, prędzej czy później, ale udowodnię. A ty, szmato, ty opowiesz nam, po jaką cholerę przychodziłeś do tej piwnicy. Chociażbym miał tu siedzieć do północy, wyciągnę z ciebie prawdę. Nie uciekniesz mi tak łatwo, zrozumiałeś? Ale to teraz? Okej. Użyjmy innego pliku zapisu. Motyw do wizyty. Uwielbiam, jak muzyka narasta razem z tym, jak dalej się idzie w to śledztwo. Przyznaję się, przyszedłem do tego domu wczoraj w nocy, żeby coś ukraść, ale niczego nie ukradłem. Moje plany zmieniło to, że ktoś oprócz mnie był w tej piwnicy. Inny złodziej. To on ukradł ten diament, a ja zostałem z pustymi rękami. No nie wiem, jak dla mnie to brzmi kiepsko. Dwóch złodziei jednej nocy. Znów zbieg okoliczności. Jak to dwóch? Boję się, niech mnie ktoś przytuli. Tak długo, jak nie udowodnicie mojej winy na 100%, nie możecie mnie ukarać. Moment! Co przed ukraść? Czyli jednak przyznajesz się do tego, że byłeś w tym domu. To już udowodniłeś, tak? Nie ma sensu dłużej tego ukrywać. Ale niczego nie ukradłem. Szczegóły. Czuję, że on kłamie, ale nie jestem pewien. Czy powinienem się sprzeciwić? Ale czemu? Niczego nie ukradłem. Może lepiej na razie nie. Moje plany zmieniło to, że ktoś oprócz mnie był w tej piwnicy. Moment! Kto to taki? Nie wiem, to mógł być ktokolwiek. Nawet ty. Inny złodziej. Szczegóły. Skąd pewność, że to był złodziej? Może to była Angelika? Możliwe, tylko że Angelika zeszła na dół chwilę później, więc... no tak, racja.
to on ukradł diament, a ja zostałem z pustymi rękami. Moment! Jakoś nie do końca ci wierzę. Masz dowód, że się mylę? Odcisk buta mógłby pasować, ale god fucking damn, jak ja kliknę coś źle, to będę musiał znowu całe to przejść od nowa. Nie, ja to przemyślę. Od początku. Dalej. Niczego nie ukradłem. Moment! Tak, sprzeciw się. Nie wierzę ci, tej nocy na pewno coś ukradłeś. Naprawdę? A masz jakiś dowód, bo twoje słowa gówno mnie obchodzą. Wiem, że mam rację, tylko czy dam radę to udowodnić? Mam dowód na to, że coś ukradł? Książka? Spójrzcie proszę na to. A co niby ma to wspólnego z kradzieżą? Nie widzicie? No przecież... Kurwa. Ej, ale jakby podjebał samą książkę, to by było coś, tak? Ej, to było logiczne. To było logiczne podejście do sprawy. Mógł podpierdolić książkę o kosmosie. Ale ta cisza, no nie widzicie? No przecież... Kurwa. Nie widzą. Ktoś oprócz mnie był w tej piwnicy. Inny złodziej. Pokaż dowód. Odcisk stopy. Ten stopień będzie do niego pasował. O nie. Ale to jest dobry dowód, jeżeli odcisk stopy by nie pasował do Angeliki, ani do niego, to byłby inny złodziej. Jeżeli nie, no to znaczy, że... to jest logiczne. To jest logiczne. Tak, tak, motyw do wizyty, wiemy. Przyznaję się, tak dalej. Czekajcie, bo otwieram czekoladę. Ale niczego nie ukradłem. Moje plany zmieniło to, że ktoś oprócz mnie był w tej piwnicy. Nie mam kurwa pojęcia. To jest popierdolone. Już nad tym siedzę 2 godziny. Co to jest? Nie wierzę ci, tej nocy na pewno coś ukradłaś. Naprawdę masz jakiś dowód? Nie mam dowodu. I to jest właśnie mój dowód. Co? Takich dziwas nie słyszałem od dawna. Do czego zmierzasz? Jeśli coś zostało ukradzione, to nie ma tego na miejscu zbrodni. Więc logicznym jest, że nie mogę mieć tego przedmiotu jako dowód. No dobra, rozumiem. To przynajmniej powiedz nam, co jest. Oczywiście. Przedmiotem, który powinien to być, a go nie ma, jest... tarcza. Angeliko, przypomnę wszystkim twoje wczorajsze zeznania. Womywacz zrzucił na podłogę moją tarczę. Mam pytanie, gdzie jest ta tarcza? Nie ma jej, jak to możliwe? Co zrobiłaś po tym, gdy zobaczyłaś złodzieja? Wybiegłam z piwnicy i wołałam o pomoc. Dokładnie, czyli tarcza została ukradziona tuż po tym, jak zobaczyłaś złodzieja. A to oznacza, że złodziejem jest ten, kto ma ją przy sobie tarczę Angeliki. Detektywie Lens? Jestem pewien, że tarcza jest w posiadaniu Dark Elevena. Proszę go przeszukać. Dogłębnie! O kurwa! Znowu miał rację. Panie Angeliko, tu jest pani tarcza. To rozwiewa wszystkie wątpliwości, a co do tożsamości złodzieja diamentu... A, to tak, no tak. To rozwiewa wszystkie wątpliwości co do tożsamości złodzieja diamentu. Wcale nie. Wait. What? Proszę o ostatnią szansę. Ostatnie przesłuchanie. Co ty na to, młody? Ja już rozgryzłem całą prawdę, niech zeznaje i tak mi nie ucieknie.
Ostateczne starcie. Przyznaję się, ukradłem tę tarczę, ale nie ukradłem żadnego diamentu. Ja jestem niewinny, zostałem oskarżony przez waszą pomyłkę. Prawdziwym złodziejem jest człowiek, który wszedł do piwnicy przede mną. To on zabrał diament. Nie było innego człowieka. Jeżeli dopasowanie śladów butów nie będzie rozwiązaniem tej rundy, to... Zamknę kanał! Naprawdę, to musi być rozwiązanie. Jak to nie? Przecież wszystkie dowody wskazują na ciebie. To nieprawda. Dowody... nie wskazują nikogo. To ty używasz dowodu, żeby wskazać mnie. Wiem jedno, nie brzmisz zbyt przekonująco. Moment! Tyle możliwości, o co spytać. Wygląd złodzieja. I niby jak wyglądał ten złodziej? Co miał na sobie? Ciężko stwierdzić, było ciemno. Na pewno miał czymś zasłoniętą twarz. Nie można pomijać takiego faktu, dodaj to do swoich zeznań. Jestem pewien jednego, prawdziwy złodziej miał zasłoniętą twarz i kaptur na głowie. Wróć! Moment! Czy to było to? Moment! Tutaj można się o więcej rzeczy zapytać chyba. Zastanawiam się, czy to na pewno jest istotne. Może jednak nie. Prawdziwym złodziejem jest człowiek, który wszedł do piwnicy przede mną. Jak niby ten złodziej się zachował, gdy cię zobaczył? Wpadł w panikę, wybiegł z piwnicy, zrzucił za sobą tarczę. Powinieneś był powiedzieć mi o tym wcześniej, dodaj to do swoich zeznań. Ale to mi nic nie daje. To mi nic nie daje. Nie, to jest nieistotne. Moment! Cele złodzieja. Po co niby ten złodziej miałby tu przychodzić? Z tego co wiem, ze skrzyni zniknął jedynie diament. Przyszedł tu po diament. Dokładnie wiedział, gdzie ten się znajduje, wziął go i uciekł. Dopiero teraz mi o tym mówisz, dotarł to do swoich zeznań. Dokładnie wiedział, gdzie go ma szukać. Dlatego wszystkie skrzynki są otwarte? Moment! Może, żeby stać jego wygląd, nie widziałem jego twarzy. Dokładnie wiedział, gdzie go szukać. Co to jest? Skrzynie pokazują, że to nieprawda. No dobra, przyjmijmy, że był tu ten złodziej i chciał on ukraść ten diament. Skoro wiedział on, co chce ukraść i gdzie to jest, dlaczego musiał otworzyć wszystkie skrzynie? To już koniec. Przyznaj się, ukradłeś ten diament. A kto nie będzie koniec? Kto nie będzie koniec? O, ta mina. A! Kogoś rozgryzłem. Ups. No dobra, przyznaję się. To byłem ja, ale przysięgam, tu był ktoś jeszcze. Przestraszył się mnie i uciekł. What? O ja pierdolę. On mówi prawdę. Teraz wszystko rozumiem. Detektywie Lens? Dark Eleven ukradł diament, to już wiemy. Ale w noc kradzieży w tej piwnicy był ktoś jeszcze. Czy tobie coś siadło na mózg? Nie, Dark Eleven powiedział dzisiaj wiele kłamstw, ale tym razem ma rację. Ktoś oprócz niego włamał się do tej piwnicy. Ejewe? Odcisk stopy.
Spójrzcie na ten odcisk stopy. Dark Eleven jako mój klon nie posiada odcisków palców, nie posiada też odcisków stóp. To oznacza, że ten odcisk należy do drugiego złodzieja. Co kurwa? Ten odcisk nie może należeć do kogokolwiek z nas. Ups, mój błąd, moi ludzie robili testy, wykluczyli taką możliwość. No dobra, to powiedz mi, jak udało im się wejść do piwnicy? Pani Angelika musiałaby któregoś zauważyć, racja? Nie, jeśli weszli przy pomocy kominka. Ten kominek jest podłączony do komina. Nasi złodzieje zabawili się w Mikołaja. Mikołaja? Innymi słowy, weszli przez komin. Mam rację? Tak. Ja wszedłem przez komin. Nie wiem jak tamten. Mam jeszcze dwa pytania. Co takiego chciał ukraść złodziej i kim on był? Jeśli odkryjemy, co chciał ukraść złodziej, wszystko stanie się jasne. Książki. Ktoś chciał ukraść książkę? Angelika, byłaś niedawno w Pieszczywickiej bibliotece? Tak, a co? Ja już znam całą prawdę. Jesteś w stanie z nami się z nią podzielić? Jasne. Jakiś czas temu Angelika poszła do biblioteki. Nic z tym dziwnego, chciała sobie wypożyczyć książkę. Pech chciał, że na tą samą książkę polowali zamaskowani bandyci. Nie wiem dlaczego, ale pilnie potrzebowali tej książki. Właśnie dlatego jeden z nich pojawił się u ciebie w domu w tę feralną noc. Szukał skarbu, który ktoś zabrał im sprzed nosa. Niestety udało mu się, znaleźli dokładnie to, czego szukali. Ale nie tylko my mamy pecha, oni też. Traf chciał, że ktoś inny wszedł do piwnicy i nie była to Angelika. W piwnicy zjawił się Dark Eleven. Rabuś wpadł w panikę, nie chciał być dostrzeżony, więc szybko wyruszył w stronę wyjścia. Po drodze zrzucił na ziemię twoją tarczę. Dark Eleven skorzystał z tego, że poprzedni złodziej pootwierał wszystkie skrzynie w poszukiwaniu książki i ukradł diament. Następnie do piwnicy weszła Angelika. Zobaczyła Dark Elevena i wybiegła z krzykiem. Mój klon skorzystał z okazji, zabrał ze sobą tarczę i ewakuował się z miejsca zbrodni. Potem chciał mnie wrobić w jego zbrodnię. Udając policjanta, przekazał Angelice informację o spotkaniu nad jeziorem. Na miejscu uderzył mnie w głowę, przytargał tutaj, koniec historii. Zaiste wybitna dedukcja. Coś się stało? Dlaczego nie jesteś na warcie? Prawda wyszła na jaw, to się stało. Może to i lepiej, mam już dość tego udawania. Przepraszam za psucie wam waszej małej imprezy, ale czas zabawy dobiegł końca. Zanim się wami zajmiemy, chciałem tylko pogratulować temu dzieciakowi. Że niby mi? Udało ci się rozwiązać całą tą zagadkę pomimo moich usilnych starań. Ja i moi ludzie udawaliśmy policjantów, żeby tylko śledztwo szło najgorzej jak to możliwe. Że co? Ty śmiecił. Wmówiłem twojemu klonowi, że jesteście największymi wrogami. Nawet kurwa zahipnotyzowałem tę głupią babę, żeby myślała, że na miejscu zbrodni widziała ciebie. Co ty nie zrobiłeś, ty kurwa? Teraz wszyscy, którzy znają prawdę, znajdują się w tym pomieszczeniu i muszą zginąć. Co ty odpierdalasz? Zapomniałeś, kim jestem? Nie będzie ci do śmiechu, jak zakuję cię w kajdanki. Ja zajmę się tym gnojem. To oznacza, że... ja skopię dupsko temu panu. Żebyś się, gówniarzu, nie zdziwił. Moi partnerzy skopią cię, jak tylko będę chciał. Taki jesteś pewien? Walka. Start! Oh my fucking god. To był... wow. To był największy, najbardziej emocjonujący, długi w cholerę, skomplikowany build-up do walki, przy czym trzeba było wykorzystać mózg. To mogło nie wyglądać, ale... intense shit right there, okej? Wow! Zazwyczaj wiecie, idziesz gdzieś i wiesz, że będzie walka z bossem i tego typu duperele. Tu się nie miało pojęcia! Dobra, teraz jak ich rozdupić? Nie mam many. O ja cię pierdzielę. O nie. Przedmioty, winogrono odnawia manę.
Przedmioty winogrono odnawia manę. Przedmioty winogrono odnawia manę. Przedmioty... Wiśnie. Oh my fucking god, ma zatrucie. Oh fuck. Okej, to zdolność najpierw, wyciszenie. Chlebek wyciszony, bo on zatruwa. Zdolności seria pięściami na chlebek, napieprzamy już w tego, bo on zatruwa. Zbieraj na siebie, bo ty masz dużo zdrowia. Przedmioty, jabłko, czerwony lum odnawia 50% HP, to weźmiemy to. Fuck! No nie wyszło mi troszeczkę. Okej, zdolności... Zebra przeciwnika i losowy przedmiot. Spróbujmy okraść Cat Mario. Niechaj będzie, chociaż powinniśmy ich się skupić na tym, żeby ich rozdupić, ale... obrona. A powinniśmy skrzesić chyba tego SCP przecież. Kieszenie wroga są puste. Dobra, to nie ma co tutaj kraść, dobra. Osłabienie. Dobra, to teraz tak, przedmioty, zioła, SCP. To... Czy mamy winogrono? Mamy. Potrzebuje many. Rayman nie potrzebuje many tak bardzo, on potrzebuje jabłka. On ma duże rezysty na to, co dostaje w pierdziel, z tego co widzę. Więc... przedmioty. Ja się będę trzymał przy zdrowiu na razie, odleczę się. Raymano, on zaraz będzie mógł nadupiać, więc obrona po prostu. Albo nie, atak, bo on ma mocny atak, dobijmy chleb. Porwanie, unieruchamia wszystkich wrogów. Dobrze. Magia, paraliż, leczenie. Ciemność kradnie część many przeciwnika. Sparaliżujmy chleb, bo on ma zatrucie, a zatrucie będzie nas bardzo jechać. Okej, to teraz zdolności. Wyciszenie. To szybka piłka. Dobra. Dobimy wszyscy to coś. What? Dobra, nie, trzeba zadziałać mocniej trochę chyba. Shit. Shit. Magia, ciemność, kradnie część many przeciwnika. Ukradnijmy jemu manę. To nie ukradnie komuś innemu. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, jak ja walczę, się gubię w tym strasznie. Tobie nie będziemy pozwalać używać magii. Ty odleczysz... Mamy czerwony lum jeszcze. Temu odleczymy połowę zdrowia, bo czemu by nie? Ty odleczysz jabłkiem SCP. A ty... paraliż na którąkolwiek z tych. Ach, dostał knockout. Przedmioty... kończyna? To nie była kończyna. O, zioła... rezurektowały, że tak to nazwę. A tak, po prostu bijmy, no nie wiem. Okej. Okay. Rayman obrona, albo nie, on ma mocny atak, trzeba kogoś dobić. Zły robot będzie atakować tego użytkownika przez kilka kolejek. Ma 15% szans na poparzenie, bijemy tego wszyscy.
Paraliż? No zły dotyk co robi? Przez 5 kolejek przeciwnik będzie odkrywał sam siebie i swoich sojuszników. Ej, to jest dobre. I właśnie mam to załadowane. Więc, wow. Stop. Nie mamy już wiśni, więc muszę się tak leczyć. Zdolności rakieta, 75, fuck. Leczymy się, chwila. Ten się też leczy. Ten się... Nie możemy się tak leczyć. Zaraz, brzytwo brody leczy tego typa. Ten magium zły dotyk na Balloon Boya. Nie zabijaj go! Pranie mózgu. Świetnie. Na styk. A tak, a mogę zdolności? Jakie szybka piłka? 35. Oślepiająca przeciwnika, niech będzie. Zdolności rakieta. Napierdziela ich, dobrze. Porwanie, unieruchamia wszystkich wrogów, dobrze. Wow, oni są naprawdę ciężcy. Jabłko, żeby to się też odleczył. Tobie też jabłko. Tobie... Ajajajajaj. Tobie też jabłko. Oni się i tak ruszać nie mogą teraz, więc... Jeszcze raz. Winogrono tutaj. Winogrono dla tego pana. Winogrono tu. I jabłko też tutaj. Oni się mieli nie ruszać. Dobrze. Wyciszenie na tego pana. Miotacz ognia tutaj. Nie wiem, czy paraliż coś da. Leczenie na mnie. O Jezu, i się będzie długo bić. Ale cyberskilli jeszcze nie mam. Jakbym podekspił trochę, to bym miał i... To byłoby dużo łatwiejsze. Chodźcie w dupę. No śmiesznie. Wola walki. Czemu by nie? O kurde, padnę. Wola walki na tego typa. Dojedźmy najpierw jednego może. O nie, nie może dwóch paść, nie może dwóch paść. Don't let that happen. Shit. Zioła na tego typa. Jabłko tutaj. Przedmiot jabłko tutaj. Fuck. Nie mam już many. Nie mam many. Nie mam many. Wow, to jest słabe. Wzięła dla tego pana. Jabłko po prostu, ja nie wiem, dla wszystkich.
Aha, jasne. Rakieta. Gdziekolwiek, jakkolwiek, cokolwiek. A tak na tego, bo ten już padnie. Ciemność kradnie manę, dobrze. On nie może nas sam dobić. Aha, to temu many nie ukradniemy. No spoko, tylko że my many już w ogóle nie mamy. Wow, zajebiście. Wszyscy się leczą. Wszyscy się leczymy. Wszyscy. Nie padaj! Nie mam żadnych skilli, które się przydadzą, więc ja będę po prostu może leczył. Ja nie mam pojęcia. To daje 20 CP. Buffujemy Raymana wszyscy. Okej. Nie mam pojęcia, co się teraz dzieje, ale teraz sobie chyba damy radę. Porwanie niech będzie, jasne. Wow. This is fucking intense. Man, stop it, man, blocks. Atak. Atak. Ukradnijmy mu manę, chociaż to chyba nie zadziała. Nie, jego trzeba po prostu bić. Napieprzajmy go, po prostu normalnie. Jest! O co na dwa? Ja nie byłem na to przygotowany, okej? Okej. Nie byłem na to przygotowany absolutnie. I tak właśnie działają siły sprawiedliwości. Siły zła mają za to plan B. Aktywuj ładunki i zmywamy się stąd. Jakie ładunki? Wynosimy się stąd, ten dom zaraz wybuchnie. Pod skrzyniami są kryte ładunki wybuchowe. Eleven, pospisz się. Zaraz, chwila. Angelika, biegnij. A co z tobą? Jestem tuż za... ładunkiem. Wow. This is fucking deep. Deep shit! Wiecie, bo to jest jak idziecie do łazienki, myślicie, że się wysracie normalnie, a wychodzi taki kloc, takie gówno matematyczne tak zwane, wprost proporcjonalne długością do czasu srania. I wiecie, myśleliście, że pójdzie łatwo, pójdziecie załatwić swoją potrzebę, spuścicie wodę, frusz! No, no, no! Kibel jest zatkany, bo gówno z niego wystaje. To jest ten rodzaj głębokiego deep shit. Jest, znalazłem go, naprawdę już biegnę. I co z nim? Żyję, wyczuwam puls. Ja w to kurwa nie wierzę. Najszczęśliwsze dziecko na świecie. Zabiorę go do szpitala, doktor Maciej właśnie wrócił. This is fucking deep. Nie martwcie się, będzie żył. Jego organizm jest silniejszy niż się wam wydaje. No, może poza tymi dziurami w płucach. Może zniszczył. Bo może to mogło być od zniszcza. Dziurami? Zawsze miałem tylko jedną. O proszę, o wilka, o wilku mowa, a wilk tu. To teraz masz ich trochę więcej, tak na pamiątkę. Mam nadzieję, że to nie jest wina pańskich błędów, doktorze. To wina tego, że przez dwa dni leżał przywalony gruzami. Ja nie kwestionuję panu umiejętności w detektywie. A jednak nie udało się panu zapobiec wypadkowi. Ten bitchface. Dobra, dobra, nie kłóćcie się. Najważniejsze, że Elvenowi nic nie jest. Jak to nic? Więcej dziur w płucu! A moje płuca! Niech ci będzie nic poważnego. No, to ja się będę zbierał. Moja drużyna wpadła na trop tych kryminalistów. A teraz są poszukiwani listem gończym. Idę z panem detektywie. Ci kryminaliści nie będą sobie chodzić wolno. Chyba że po moim trupie. W takim razie chodźmy. Świetnie się składa, Levenowi przydałaby się chwila odpoczynku. Leven? Wpadnij później do mojego domku, dobrze? Teraz mieszkam na południowym wschodzie miasteczka.
No już, już, do widzenia wszystkim. Kilka godzin później. Dziękuję za wszystko, doktorze. Nie ma za co, ja tylko wykonywałem swoje obowiązki. Na razie nie ma mowy o tym, żebyś się przemęczał, zrozumiano? Twoje płuca potrzebują urlopu. To dobrze. Jasne.